Seagate Free Agent GoFlex o pojemności 1 TB to prosty dysk zewnętrzny z szybkim interfejsem USB 3.0. Bez problemów zmieścimy go w torbie z laptopem czy kieszeni plecaka. Zastosowana obudowa jest sztywna i świetnie wygląda. Błyszczący plastik sprawia, że dysk wygląda stylowo i nowocześnie. Niestety ma to też swoje słabe strony, bo można go szybko porysować, widoczne są na nim też odciski palców. Podobnie jak większość dysków z serii GoFlex, wyposażony jest w zdejmowany adapter SATA USB 3.0, który można wymienić na inny, np. SATA FireWire 800. Po zdjęciu adaptera dysk można podłączyć bezpośrednio do płyty głównej, choć jest to utrudnione, bo będziemy musieli podłączyć do niego dwa kable, zasilający i do przesyłania danych. Problem jest też z wtyczkami, które trzeba lekko przerobić, aby sięgały do interfejsu SATA. Niemniej, da się to zrobić. W rzeczywistych testach prędkości zapisu trzech przykładowych folderów dysk okazał się równie wolny jak w teście HD Tune Pro. To w tej chwili jeden z najwolniejszych dysków zewnętrznych z 2,5-calowym nośnikiem, jaki mieliśmy okazję testować. Seagate okazuje się bardzo wolnym nośnikiem. Oczywiście doceniamy dołączone funkcjonalne oprogramowanie, które jest dużo bardziej dopracowane niż w innych dyskach, ale nie rekompensuje ona bardzo niskich osiągów tego nośnika. Szczególnie, że dostępne są modele o znacznie lepszych parametrach za mniejsze pieniądze.